Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Jak zaczynałem summit, nie wiedziałem, gdzie stanę dzisiaj i nie wiedziałem, że stanę tutaj. I nie wiedziałem, jak dokładnie będzie wyglądało portfolio. O tym za chwilę. A dzisiaj dostarczam moje portfolio do wielu klientów, o których też wam opowiem, w takich trzech obszarach. Digital Transformation, Data Security oraz IT Service. Digital Transformation to oznacza, że ja transformuję informatycznie firmę. I w zasadzie możecie mnie zapytać, co ja robię. Wiecie, ja mam największy problem, żeby wytłumaczyć mojej mamie, co ty w zasadzie, synu, robisz. I ja miałem długi czas taki problem i zacząłem się zastanawiać, jak to wytłumaczyć, jak powiedzieć o swojej ofercie osobie, inwestorowi w dwóch zdaniach, w 10 słowach, tak, żeby cię zrozumieli. I ja nie będę wam mówił o tym, że robię systemy klasy Business Intelligence albo że robię Big Data, bo kto to wie? Wiecie, jak dzwonicie na 112, to jesteście nagrywani w mojej bazie danych. Jak idziecie do BZWBK i bierzecie leasing, to moja baza. Jak idziecie do banku Millennium i łączycie się przez Milenet, to moja baza. Jak idziecie do SGB, to my tam jesteśmy. Jak idziecie robić zakupy w Pepco, to 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, moi ludzie są gotowi po to, że jakby któraś baza w Pepco padła, to my ją podnosimy. My zabezpieczamy dane naszych klientów. My dbamy o to, aby byli spokojni, że ich dane są w dobrych rękach. Jeśli w Pepco padnie baza, to oni nie będą mogli sprzedawać. Jeśli w 112 padnie baza, to już nie są przelewki, to już jest prokuratura. Taki biznes robię. Mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczyłem. O bankowości to już tam się nie rozgaduję. Jak już dostarczę taki produkt, jak już sprzedam taki produkt, najczęściej zaczynam od audytu, a od jakiegoś pojedynczego projektu. Coś wdrażam, coś zaprojektuję. Moi ludzie są doskonałymi specjalistami. Ja ich bardzo cenię, że oni chcą ze mną współpracować. Ja się cieszę, że mam takich partnerów właśnie wkoło siebie, że ci ludzie są tak zapaleni, żeby na przykład dostarczyć najlepszy system. To jest super, że oni chcą ze mną robić te rzeczy. Nie? I teraz, jak my już raz dostarczymy i dostarczymy jakiś projekt, to jeszcze potem zadbamy o to, żeby dane klienta były bezpieczne, żeby one były zabezpieczone. A jak już dostarczymy to bezpieczeństwo, to oferujemy klientowi stałe wsparcie 24/7. Zobaczcie, co robię. To jest coś, co mówiła pani z Bakolando, przepraszam, nie pamiętam nazwiska tej pani, ale pani Ewa mówiła świetną rzecz. Ela. Dosprzedawajcie. Niełatwo jest pozyskać klienta, ale łatwo jest mu coś dosprzedać. Jakbyście mnie 5 lat temu zapytali, jak pozyskuję klientów, to 100% było z polecenia. Mój biznes jest w ogóle taki trudny, bo trzeba zaufać. Nie wiem, czy byście dali swoje dane o sobie, o swojej działalności komuś obcemu. Dajecie pewnie księgowej, dajecie Facebookowi, ale ufacie, że one nie wypływają. Ja mam dane moich klientów, ja bym mógł ci powiedzieć, ile zarabia mój klient, na co. Jakbym to sprzedał konkurencji, zrobiłbyś świetny biznes, mógłbyś położyć jego działalność. Ja nigdy tego nie zrobię. Ja nigdy nie spojrzę do danych mojego klienta. Ja nie mam prawa. Jak ja bym to zrobił, ja zamykam biznes, bo jestem niespójny ze swoją organizacją. Ale chciałem wam zwrócić uwagę na coś innego. Ja dosprzedaję. Ja zbudowałem zaufanie i rozszerzam działalność. Dosprzedaję. Ja tych usług mam sporo. Dzisiaj ewoluuje IT bardzo mocno. Jak ja jestem, rozwijam się bardzo mocno z trendami, to ja docieram do mojego klienta, mu ciągle mogę coś dosprzedać. Dużo łatwiej mi jest dosprzedać, niż pozyskać nowego klienta. I na to wam zwracam uwagę. To jest taka kluczowa lekcja, jeśli chodzi o sprzedaż, którą odrobiłem. I dzisiaj, ja nie mówię, że to jest jakaś tajemnica, to jest obvious, to jest po prostu normalne. Ale zbudować tak w głowie jeszcze moich pracowników, że jak jadą na projekt, to muszą go tak zaplanować, żeby ten klient chciał dalej współpracować, to jest sztuka. Jak kończymy projekt, żeby nie zapomnieć, podsumować tego projektu z klientem. Jak skończyliśmy projekt migracji systemów dla spółki akcyjnej w Jaśle, to wsiadłem w samochód, pojechałem 600 km po to, żeby się z chłopakami po prostu napić. I mimo, że zarząd nie chciał zapłacić ani złotówki, bo jakże miałem, to ja wyjąłem to z własnej kieszeni. Ale dzisiaj świadczyłem dla nich stałe wsparcie. Jak ja czegoś potrzebuję, to te chłopaki wszystko załatwią. Nie? To nie chodzi o to, żeby wszystkimi upijać, tylko chodzi o to, żeby ludziom podziękować za projekt, żeby coś przedłużyć. Jeden gość powiedział, że jak u niego się kończyło kurs szybkiego czytania,
to on szedł na zakończenie kursu z dyplomem. I jak kończył ten kurs, to ktoś dostawał dyplom. Ale nigdy tak normalnie, zawsze w antyramie. Żeby nie pokusiło włożyć dyplomu do szuflady, tylko trzeba go powiesić na ścianie. Bo to jest najlepsza jego reklama. O, skończyłeś kurs szybkiego czytania, a u kogo? A tam była pieczątka i numer i on pozyskiwał nowego klienta. Rekomendacja i dobre zamknięcie to jest klucz do tego, żeby poszerzyć dalej biznes. Nie? I jak ktoś kończy u niego ten kurs szybkiego czytania, on szedł do niego z tortem. I ludzie wow, nie? Mówili, co się dzieje, kurczę, torta mi ktoś daje, bo zakończyłem kurs. Kto dzisiaj po zakończeniu szkolenia daje swoim kursantom torta? Nie? Ja po zakończeniu projektu zawsze podziękuję indywidualnie każdej osobie. I uwierzcie mi, że to potem wraca. I też chciałem wam na to zwrócić uwagę. A klienci, u których obsługuję, to tak jak powiedziałem, różne sektory i różne projekty. Trochę pracowałem dla sektora public, dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Summit dostarczał dla NATO, dla banków, dla retailu, dla produkcji, dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Jak my wtopimy u spółki notowanej na giełdzie i stracimy ich dane, to ich akcje idą w dół, a my za to podnosimy odpowiedzialność. I na to chciałbym zwrócić uwagę, bo będę się do tego odnosił za chwilę. Zaczynałem 6 lat temu jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Ja pracowałem w tym koncernie, o którym wspominałem. Miałem bardzo dobry know-how i ludzie przychodzili sami, żebym coś im pomógł zrobić. I wiecie, z pozycji eksperta, mając doświadczenie w dużym koncernie, jechałem do innych firm. Moja przygoda zaczęła się przez w sumie kolegę Kamila. Ja mogę powiedzieć, mam nadzieję, że to kiedyś będzie oglądał, przez Kamila Kozieła, który zaproponował mi, żebym skonsultował coś w systemie bazodanowym w firmie Technicolor w Piasecznie. W ogóle z tą firmą Technicolor współpracuję do dziś. Rewelacyjna współpraca. Ja coś tam im skonsultowałem i rozwiązałem ich kluczowy problem. I oni się tak zapalili do tej współpracy, że oni mi ciągle jakby podsuwali nową robotę. A całkiem niezła stawka, 6 lat temu zarabiałem chyba 2000 na dzień. Wiecie, tam wsiadałem w samochód, zjechałem z Poznania tam do nich, miałem dwójkę. W pewnym momencie zacząłem bardzo szybko zarabiać więcej niż w zasadzie na etacie. I zarabiałem 2-3 razy więcej niż na etacie. Wykańczałem wtedy dom, więc akurat mi pasowało, nie? Natomiast zauważyłem, kurczę, ale wiecie co, nie mam problemu w ogóle, żeby sprzedać. Szedłem do tych firm i pamiętacie, mówiłem o tych certyfikatach i koncernie i budowaniu doświadczeń. I mówiłem, jestem Wojtek Wencel. W sumie to nie ma znaczenia, kim jesteś. Ale mówię, umiem to i to. I zrobiłem tak i tak. I zrobiłem to w systemie klasy Enterprise. Dla takiej ilości ludzi. I wszyscy, aha, to ci poprosimy. A ile chce pan zarabiać? No to podawałem stawkę. I raz mi się zdarzyło, że podałem chyba stawkę 2000, a ktoś przyjął, aha, 2000 euro, dobrze. I mi kupara spadła, ale ja biorę za mało. Nie? I miałem takie, kurczę, a w ogóle jak dostaję kontrakt i ktoś się nie targuje, to czuję się przegrany. To znaczy, że źle ustawiłem cenę, że nie odrobiłem zadania domowego, żeby się przygotować. Wiesz co, wtedy nie, ale powiem ci o innej sytuacji. Nie mogę powiedzieć nazwy, przez profesjonalizm przyszła do mnie spółka, to było z polecenia, przyszła do mnie spółka akcyjna i to może będzie dobre. Fajne, dzięki za to pytanie. Kilka miesięcy temu przyszła spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych, producent systemów ERP. Utracili bazę danych klienta i nie mieli dostępu. Wtedy wchodziła ustawa i wymaganie o raportowaniu przepływów VAT, tak zwany jednolity plik kontrolny. I mieli do 25 danego miesiąca dostarczyć dane klienta do raportu, bo wiązało się z tym oczywiście kara, jeśli się nie dostarczyło. I oni utracili bazę i nie mogli odzyskać danych. Przyszła ta spółka z polecenia i mówi, słuchajcie, czy nam pomożecie odzyskać dane. Jesteście podobno najlepsi i jedyni, którzy to zrobią. Ja nie uważam, że jesteśmy jedyni, którzy to zrobią, ale jesteśmy najlepsi. I mówię, sure, why not, nie? Nie gwarantuję sukcesu, ale tak, podejdziemy, jeśli ktoś to ma zrobić, to tylko my. I on się pytam, ile chcecie? A ja mówię, wiesz co, wezmę 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca netto, tak. Mógłbym wziąć 25 i oni by też zapłacili. Ja im powiedziałem, słuchaj, mówię do tej kobiety, która ze mną nawiązała tą relację, słuchaj, bo ona jest z polecenia, więc zadzwoniła bezpośrednio do mnie, nie do konsultantów. Mógłbym wziąć za to dużo więcej, wezmę normalnie. Te 2,5 tysiąca, to nam zajmie 4 godziny, spokojnie, jak dam znać, czy bierzemy tą robotę, jak nam wyświecie dane. Podpisaliśmy umowę, zrobiliśmy, rozliczyliśmy, wystawiliśmy fakturę 2,5 tysiąca. Przez 2 miesiące nie otrzymałem płatności. Mimo, że wiedzieli, że mogłem wziąć 25 i tak by mi zapłacili.
I wiecie co? Ze spółką akcyjną nauczyłem się jednej rzeczy. Jak mi spółka akcyjna nie płaci, a jest notowana na GPW, to wysyłam upomnienie. Raz, drugi. A potem wysyłam list do wiadomości zarządu, że jeśli te nie zapłacą, to wnoszę wniosek o upadłość. I mam do tego prawo. Wiecie co? W kilka godzin był telefon, niech pan tego nie robi, natychmiast płacimy. Jak złożycie wniosek o upadłość spółki akcyjnej, to jest takie zamieszanie, że na pewno zapłacą. To była upadłość spółki akcyjnej klienta? Tak. Znaczy no, osoby zamawiające, nie? Nie jest tak, że musisz mieć dwóch... Nie ma problemu, nie było problemu, żeby to znaleźć. Wystarczyło, że tylko podniosłem temat. Oni na pewno mieli więcej zaległości i nie wiedzieli, czy ja ich znam. Wiecie co? Natychmiast zapłacili, nie? Także jakbyście mieli problemy, to takiej lessons learned. I czego ja... Wiesz, czasami, to prawda. Pytanie, czy to jest taki, wiesz, biznes, który tego Facebooka używa. No dzisiaj każdy używa, ale pytanie, czy się przejmą. Ale wniosku o upadłość spółka akcyjna na pewno nie zignoruje. Mogę wam to zagwarantować. I już uprzedziłem kilka takich rzeczy, których się nauczyłem. Lessons learned. A czego jeszcze się nauczyłem? If you don't know where you are going, you will never get there. To takie słowa, które przeczytałem w książce Getting Right Things Done. Jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, nigdy tam nie dojdziesz. I taka kluczowa lekcja po tych 6 latach rozwoju firmy, która no dość mocno się rozwinęła, jest taka, że żeby zawsze mieć cel. Jeszcze wam nie powiedziałem o jednej rzeczy, bo ja tak przeskoczyłem ten slajd. Troszeczkę jeszcze wrócę. Jak zacząłem 5 lat temu, miałem ten startup, to tak się rozwijałem organicznie. Dobrze zrobiłem portfolio. Ja przemyślałem, co chcę robić, jeszcze będąc na etacie. Już miałem wtedy przygotowane portfolio, już wiedziałem, co chcę sprzedawać, jak chcę sprzedawać. Ja się przygotowałem, nie angażując swojego budżetu. Ludzie, wczoraj spotkałem gościa, który powiedział, chciałem dowieść projekt, zrobić tam traktor i go tam, taki model. I rzucił pracę, żona go utrzymuje i on go robi. I nie ma siana na frezarkę, więc 2 ostatnie lata poświęcił na to, żeby zbudować własną frezarkę. I gość jest tak zaangażowany, że to po prostu jest pełne podziwu. Ale wiecie, angażuje takie środki i przede wszystkim nadwyręża zaufanie swojej żony. Jak on tego projektu nie dowiezie, to on ma do końca życia przegwizdane, nie? A rozwód jest niemalże murowany. Więc ja się przygotowałem wcześniej. Mi w ogóle ciężko odchodziło się z koncernu, bo ja z wysokiego konia przechodziłem znowuż bardzo nisko. Tak jak wchodząc do koncernu zdegradowałem siebie, tak zakładając swoją firmę stałem się wszystkim. Ja miałem wiele osób, ja mogłem delegować, ja miałem asystentki. Wiecie, ja miałem taki socjal w tym, tak było ciepło w tym koncernie, bo to w ogóle to jest najlepsza firma, w której dotychczas pracowałem, poza moją. Ale powiem szczerze, tam było doskonale. To naprawdę, gdybym miał pracować na etacie, to wróciłbym do GlaxoSmithKline. Naprawdę fantastyczni ludzie, wielki rozwój, wielkie możliwości. Ale było tak ciepło, że stwierdziłem, ja muszę wyjść. Bo ja tam bym doszedł jeszcze pewnie gdzieś, jeszcze gdzieś, a wiecie co, dyrektorem się nie jest, dyrektorem się bywa. Pewnie by mnie zwolnili, bo byłbym za drogi. Albo i to nie ja bym o tym decydował. A chciałem spróbować prowadzić firmę, więc to podjąłem. I ta firma rozwijała się organicznie. Chciałem wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Zobaczcie, że najpierw miałem portfolio klientów, potem zacząłem współpracę z dużą firmą, spółką akcyjną i podjąłem wyzwanie. Ktoś we mnie zawierzył. To był pan Wojciech Hoffman, prezes zarządu spółki Lentex S.A. Osoba, którą sobie bardzo cenię i przez lata zbudowałem u niego wielkie zaufanie. Ja dzisiaj bym zrobił wszystko, żeby tego zaufania nie stracić. On jest fantastycznym człowiekiem, absolutnie zdeterminowanym. I obserwując takiego gościa, który odniósł sukces i którym jest takim autorytetem, zawsze się na nim wzorowałem. A dzisiaj, nawet gdy na przykład, ja staram się do niego nie dzwonić i nie pytać, Wojtku, powiedz mi to czy tamto, choć mamy bardzo dobrą relację, ale czasami sobie robię wizualizację. Mam problem i się zastanawiam, jakby rozwiązał to pan Wojtek. I ja sobie wpadam wtedy na pomysł, robię taką wizualizację i patrzę przez pryzmat jego osoby i rozpisuję, co on by zrobił. I tak rozwiązuje wiele problemów. Wiecie, że to działa? To tak jest tam, moja żona, która jest doskonałym HR business partnerem, powiedziałaby, że to taki zwykły coaching. Tak, i to projekcja w coachingu. Jak ktoś jeszcze nie używał, to proponuję, żeby doczytać. Bardzo pomaga, taka lekcja. I zobaczcie, że jak rozpocząłem współpracę w 2012 roku z dużą spółką akcyjną, to już nie były przelewki. Ja nie mogłem ich zawieść zaufania. Jak tam dobrze się sprawdziłem, to poszło 5 kolejnych spółek z rekomendacji, spółek akcyjnych notowanych na giełdzie. I tu już nie było przelewek. Ja musiałem zrobić zespół.
Zespół dobierałem, tak długo starałem się minimalizować koszty stałe, jak to było tylko możliwe. Ale jak wszedłem w stałe wsparcie 24/7, to już nie mogłem sobie działać z konsultantami. Nie mogłem sobie robić projektów za wiele baniek na bazie ludzi, którzy gdzieś tam pracują na etatach. Ja musiałem budować stałe zaplecze. Ale jeszcze do tego czasu starałem się robić tak, żeby minimalizować koszty stałe i nie kupowałem biura. Albo gdzieś korzystałem z takich biur niezbyt takich, no, takich pięknych. Ale w pewnym momencie zobaczyłem, że mój biznes wymaga takiego zaangażowania i stworzenia bardzo dobrych warunków pracowników. Bo dzisiaj informatyk bardzo dużo kosztuje. I bardzo dużo oczywiście potrafi wygenerować i tak dalej, ale dzisiaj trzeba informatykom stworzyć wspaniałą płaszczyznę do pracy. Nie tylko mentalnie, nie tylko stawiając przed nimi rozwój, ale też w obszarze IT też trzeba zadbać o biuro. I kupiłem biuro dopiero, gdy wiedziałem, że cash flow mam na takim poziomie, że mi to nie zaszkodzi. I lekcja, którą chciałem wam powiedzieć, czego się nauczyłem, oczywiście możecie się z tym nie zgodzić, ale już pani Ewa z Bakalandu mówiła, żeby nie przeinwestować. Ja dopiero niedawno kupiłem naprawdę piękne biuro w Noble Tower w Poznaniu, w jednym, no nawet w najpiękniejszym budynku, tak, w centrum miasta, ze świetnym dojazdem, z prysznicami, z chill-out roomem, ze świetną restauracją. No tak, ale dopiero wtedy, gdy miałem pewność, że to nie zaburzy mojego cash flow. Bo w spółki nie padają dlatego, że mają słaby bilans. Jak jesteś dobrym menedżerem i dobrze działasz operacyjnie, to optymalizujesz podatkowo spółkę i wykazujesz tam przychód tylko, gdzie potrzebujesz, żeby nie płacić dużych podatków. Ale spółki nie padają od tego, że mają słaby bilans. Często padają spółki, które mają zysk netto, wykazują w bilansie, ale zabrakło im cash flow. Jak nie masz czym popłacić ludziom zobowiązań, jak nie masz czym popłacić podatków, to wtedy ci firma siądzie. To wtedy ci ktoś złoży wniosek o upadłość i leżysz, nie? Także na to też chciałem zwrócić uwagę. Proszę bardzo, as you wish. W każdym bądź razie ja będę kontynuował, a tutaj obsługę proszę, żeby tak zrobiła, żeby państwu było dobrze. Także taka kolejna lekcja. Powtórzę, żeby nie zapomnieć o cash flow. I nawet wczoraj to wystąpienie, ja powiem, jakie mam zasadę. Ja mam w ogóle trzy wartości w firmie. Nie miałem o tym mówić, ale powiem. Wszyscy pracownicy, którzy dołączają do Summit, muszą być tam merytorycznie dobrze przygotowani, ale ja mam wartości w firmie, których bardzo przestrzegam. Każdy pracownik codziennie, łącznie ze mną, musi nauczyć się czegoś nowego. Musi się czegoś nauczyć, czymś zainspirować. I często jak pracownicy wychodzą do domu, to ja się pytam, czego się dzisiaj nauczyłeś? Co dzisiaj takiego zrobiłeś fajnego dla ciebie? I ja taką retrospektywę robię też ze sobą. Na przykład po wczorajszym dniu, mimo że moim świętym obowiązkiem jest robienie, obserwowanie spraw finansowych i przepływów w firmie, ja na przykład przez ostatnie dwa tygodnie jestem tak zajeżdżony, przez dwa tygodnie, cztery dni byłem w domu, non-stop gdzieś. Przejechałem, nie wiem, chyba 3000 kilometrów przez ostatnie dwa tygodnie, może więcej. I wiecie co, przez ostatnie dwa tygodnie nie zobaczyłem do finansów firmy. Przecież to jest absolutnie karygodne. I pani Ewa mi wczoraj o tym przypomniała. To była kluczowa lekcja, którą odrobiłem. Nie? Codziennie coś musisz się nauczyć. Codziennie coś nowego. Ja, wierzcie mi, że uczę się też od was, słuchając na przykład o waszych projektach, będąc w jury. To jest też dla mnie lekcja. Drugą wartością w firmie jest transparentność. Każdy z pracowników musi być transparentny. To jest wartość, którą ja cenię i na której chcę budować swoją firmę. Taką mam wizję, że wszyscy muszą mieć dobrą komunikację. Wszyscy muszą komunikować o wszystkich swoich wyzwaniach. Jak popełniłem błąd, będąc u klienta, to następnego dnia, robiąc stand-up, o którym wam opowiem, powiedziałem o tym pracownikom. I nie bałem się, że stracę twarz. Ja im powiedziałem, jakie ja mam problemy. Przecież ja też jestem człowiekiem i też mam prawo popełniać błędy. Kluczowe jest to, żeby oni się nauczyli ode mnie. A jak ktoś inny popełni błąd, to mam dwa warianty. Mogę go zwolnić za to, że popełnił błąd, albo mogę jakby porozmawiać z nim o tym, zrobić retrospektywę i być święcie przekonanym, że on tego błędu więcej nie popełni. I ja wybieram tą drugą opcję. Dlatego ta transparentność jest u mnie taka ważna. Mam no blame culture w firmie, czyli mam kulturę, która nie wini. Nie jest nigdy winny człowiek, tylko proces. I jeśli popełniamy błąd, to jest wina procesów u mnie w organizacji, a nie wina tego człowieka, który wykonywał proces. Ja tak podchodzę. I ostatnią rzeczą, jest taką wartością w firmie, jest odpowiedzialność za powierzone zadania.
ja chcę pracować tylko z ludźmi takimi, którzy jak coś biorą na siebie, to zawsze to dostarczą. A jak nie będą mogli dostarczyć, to będą transparentni i powiedzą, słuchaj, nie dostarczę tego, bo mam takie ograniczenia. I wiecie co? Ta transparentność pomaga, bo jak ja wiem, że ktoś ma jakiś problem, to ja mogę to zaadresować. A jak ktoś będzie mi mówił, zrobię to, zrobię to, zrobię to i potem tego nie zrobi, to ja się bardzo zawiodę. I ja z takimi ludźmi chcę pracować. I nie musisz mieć super wiedzy technicznej, ja cię tego nauczę. U nas know-how w firmie nie brakuje. Każdy chce się dzielić wiedzą. W ogóle my mamy jakieś takie na przykład naukowe piątki. Co półtora miesiąca w firmie, w piątek, o 12 praca stop, cała firma się schodzi do sali, jest pizza, piwo i na przykład teraz kolega Wojtek, 7 października, będziemy mieli naukowy piątek. Kolega Wojtek był w Google i na konferencji o cloud platform i on tam się czegoś innowacyjnego nauczył. I teraz kolega Wojtek ma w obowiązku przygotować takie szkolenie wewnętrzne dla wszystkich pracowników i opowiedzieć o tym. On się uczy z wystąpień publicznych, będzie miał feedback, będzie nagrywany, ludzie się nauczą nowej technologii, będzie piwo, będzie pizza, każdy sobie pogada, ja uzyskam feedback od moich ludzi na temat tego, jak im się pracuje. Ja mam dobry kanał komunikacji, oni mi powiedzą na przykład, powiedzieli mi kiedyś, słuchaj, my za długo czekamy na twoje decyzje. Czasami widać, że jesteś tak zabiegany, że nie chcemy ci przerywać. A ja mówię w trakcie tego naukowego piątku, no dobra, co możemy z tym zrobić? I pracownik Marek mówi tak, a może zróbmy happy hours? A ja mówię, to jest bomba pomysł, słuchaj Marek, to jest eleganckie. I zrobiliśmy codziennie rano, od 9.15 do 9.45, jest pół godziny. Ja mam tak codziennie. I to jest czas dla pracowników. Ja wtedy nie pracuję. Ja przychodzę do pracy w ogóle na 7, tak mniej więcej. Ja mam tak silent time. Ludzie wiedzą, że do 9, jak przychodzą do pracy, to do mnie nie podchodzą. Nawet się nie witamy za bardzo. Nie przeszkadzają mi. Ja mam silent time. Ja robię najważniejsze rzeczy na początek dnia. Ja w ogóle nie sprawdzam poczty. Mam post-ita, mam napisane 3 cele albo 2, które muszę w danym dniu dowieść. Ja dowożę je od 7 do 9 rano. Potem już mam pełno spotkań. Wszyscy mi jakby dekomponują dzień. Więc ja od rana to dowożę. I potem jest 15 minut na to, żeby się przywitać, wypić kawę z ludźmi i tak dalej. I potem jest happy hour. To znaczy, że ci ludzie mają prawo do mnie przyjść, a ja nie mam prawa im odmówić. Taki proces wprowadziłem w firmie. Wiecie, jak to udrożniło decyzyjność? Oni wiedzą, że codziennie od 9.15 do 9.45 jestem dla nich. I nie ma nic. Dzwoni telefon, dzwoni nawet prezes Hoffman, to nie odbiorę, oddzwonię, bo jestem dla nich. A o 9.45, też nie miałem tego mówić, ale powiem, o 9.45 mamy stand-up. Pani Ewa mówiła wczoraj o spotkaniach operacyjnych raz w tygodniu, a ja mam codziennie. Grupy spotykają się codziennie na 15 minut, nie na siedząco, na stojąco, żeby spotkanie nie stało za długo. Dlatego to jest stand-up. Używamy systemu Jira, on w metodzie kambanowskiej, to jest taka linowska metodyka, pozwala przesuwać zadania. Jak ja deleguję zadanie pracownikowi albo ktokolwiek deleguje, to on ma takiego taska w systemie i on go ma w standardzie, na przykład w to-do, czyli jest do zrobienia, albo w in-progress, on go wykonuje, albo w standardzie important, albo zagrożony, nie? Albo dowieziony. I codziennie ludzie się spotykają w kółeczku i mówią, co robili wczoraj, co robią dzisiaj i z czym mają wyzwania. I powiem wam, jak to działa w obszarze informatyków, programistów, którzy ze sobą konkurują. A to jest fajna konkurencja. Jak ktoś mówi, że on coś dostarczy w 3 godziny, a drugi mówi, stary, ja bym to dostarczył w godzinę. Nie? To jest taka naturalna konkurencja. Jeden drugiego, nie? Ale wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład gość ma task, nie? Do zrobienia, coś tam do wykonania. I on mówi, dzisiaj to robię. Jakby jutro przyszedł i powiedział, nadal to robię, to jest taki shame. To jest taki wstyd, on musi to dostarczyć, nie? Ale nawet gdyby powiedział, słuchajcie, mam problem, nie wiem jak to dostarczyć, to na tym spotkaniu ja już nie czekam tygodnia z dostarczeniem rozwiązania. Już mu ktoś mówi, słuchaj, ja może ci pomogę. A on mówi, ja mam takie wyzwanie. My nie mówimy, że mamy problem, mamy tylko wyzwania w firmie. I on mówi, słuchajcie, ja mam takie wyzwanie. A ktoś tam, to słuchaj, to wiesz co, to po stand-upie, to ja ci powiem, jak to można zrobić. Albo usiądziemy razem. Wiecie, jaki jest progres dostarczenia? Niesamowity. Potem jeszcze, jak miałbym powiedzieć o tym, tego się nauczyłem, że takie codzienne spotkania bardzo podnoszą mi produktywność. Potem już nie chcę się rozgadywać, bo bym nie skończył prezentacji i tak wiem, że mi uciekł czas. Mogę wam powiedzieć, jak mierzyć produktywność. To jest też niezwykle ważne, żeby wiedzieć, co twoi ludzie robią i jak robią. To jest w ogóle clue. Ja wiem, ile czasu palę w organizacji, czyli nie wykorzystuję. Ja wiem, ile czasu wykorzystuję na konkretnego klienta. Ale do tego musiałem dorosnąć i to musiałem wdrożyć. No i właśnie to są takie kluczowe lekcje.
mówiłem, że jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, nigdy tam nie dojdziesz. I chciałem wam powiedzieć, czego się też nauczyłem w koncernie, jak robiliśmy Performance Development Plan, czyli takie PDP, i stawialiśmy sobie cele. Koncern zawsze pytał mnie o cele krótko, średnio i długoterminowe. I jak byłem na początku w tym koncernie, to ja powiedziałem vice prezydentowi, miałem akurat taką możliwość, bo on pytał, czy jest ktoś tam, tam 200 osób na sali, taki town hall, i on mówi czy o Performance Development Plan i tam ten Bill Lulu, naprawdę wysoko postawiona, z 5 rzędów przede mną, gość mówi, przyjaciel ze Stanów, je tam opowiada, no i mówi, czy wy macie swoje długoterminowe plany, nie? No i czy ktoś się podzieli, nie? Coś takiego tak zażartował. A ja podnoszę rękę, biorę mikrofon i mówię tak, za 6 lat, bo on mówił, że tam 5-6 lat to jest długoterminowy plan. Przecież biznes się tak zmienia, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć. I ja wtedy powiedziałem mu tak, za 6 lat chcę stanąć na twoim miejscu. Wszyscy w śmiech. Ja przez tych 6 lat objąłem serwis globalny. No nie stanąłem na jego miejscu, jeszcze mi 2 szczeble zabrakły, nie? I pewnie przez 2 czy 4 lata może bym doszedł do tego. Ale chodzi o to, że ja miałem konkretny plan jakiś, nie? Dzisiaj tak nie podchodzę. I właśnie o tym też chciałem wam powiedzieć. Kiedyś tak myślałem, że ja muszę dojść i za 5 lat muszę to mieć. Dzisiaj się biznes za szybko zmienia i nie ma co sobie planować, że za 5 lat coś dostarczę. Może za 2 miesiące zdarzy się coś, co popsuje wszystko. Nokia myślała, że ma tak silną pozycję na rynku, że nikt ich nie jest w stanie pobić. I potem pojawiło się to, smartfon. I nie wiem, kto to wymyślił, ale powinien dostać naprawdę jakąś dobrą nagrodę. Może Nobla nie, ale jakąś dobrą nagrodę, bo on zrewolucjonizował ludzkie życie. On zmienił cały system społeczny. Dzisiaj nie rozmawiamy ze sobą. Nie mówimy, czy jestem Wojtek. Nie, dzisiaj sobie dajemy lajka na Facebooku, czy dodajemy się do kręgów znajomych. Dzisiaj jakieś zmieniły się w ogóle relacje międzyludzkie. I na to zwracam uwagę. Czyli planując wartości i cele, trzeba to uwzględnić, że system się zmienia, nie? I jak stawiam sobie cele, to chciałem wam powiedzieć w jaki sposób. Oceńcie to we własnej zasadzie. Ja stawiam sobie cele operacyjne, czyli zadania, co ja muszę zrobić, co ja muszę dostarczyć teraz, ale one nie są takie, że ja teraz chcę to dostarczyć. Nie, nie, nie. One są związane z developmentem, czyli z rozwojem. Jak ja mówiłem o tym, że muszę się codziennie rozwijać, to operacyjnie, ale ja muszę wiedzieć, gdzie ja chcę dojść, gdzie ja chcę być za 2-3 lata. Nie? Ja uważam, że cel średnioterminowy to jest na 1,5 roku, na 18 miesięcy, na więcej się nie planuje. Więc ja mam jakąś tam wizję za może właśnie za 2 lata, za 18 miesięcy, coś takiego i ja to dekomponuję, gdzie ja chcę być, na konkretne zadania. A jak to dekomponuję na konkretne zadania, to stawiam sobie miernik. Czyli jeśli ja mówię na przykład, że ja chcę... Wiecie co, no może konkretny cel. Ja na przykład chcę mieć jakiś przychód X ze stałych projektów. Ja mam taki cel w organizacji, to jest mój cel. Ja muszę zapewnić cash flow w organizacji i ja jako siła napędowa sprzedaży, bo za sprzedaż odpowiadam w mojej organizacji jako dyrektor zarządzający, muszę zadbać o to, żebym miał dobry, stabilny biznes, bo on się wtedy dobrze sprzedaje, bo ja przygotowuję spółkę w ogóle do IPO, czyli do wyjścia na giełdę. I ja muszę mieć dobry bilans, dobry zysk netto. I moim celem jest przygotowanie dobrego, stałego wpływu ze stałych kontraktów. I teraz jeśli ja mówię, że dobra, czy za 18 miesięcy na przykład chcę mieć 1,5 miliona co miesiąc netto ze stałych kontraktów, to ja to dekomponuję. Ile w pierwszy kwartał, ile za pół roku, ile w trzecim kwartale. I ja mam miernik, ja sobie robię linię i ja sprawdzam, gdzie jestem. I ja na daily stand-upie raportuję ludziom tak samo jak oni mnie. Znaczy w każdej grupie oczywiście oddzielnie jest, bo to trzeba dobrać odpowiednio do ludzi, ale ja raportuję ten swój cel. Ja też się rozliczam przed swoim zespołem. Żebyście o tym pamiętali, że wy nie jesteście świętymi krowami, was nie obejmuje na przykład procedura, którą wdrażacie, to wy musicie ją przede wszystkim przestrzegać, jeśli ludzie mają jej przestrzegać. Ryba zawsze jeszcze psuje od przodu, nie? I to są te cele operacyjne i rozwój. A w długiej perspektywie, jak ktoś mnie kiedyś zapytał właśnie za 5 lat, to wam powiedziałem, chcę być dyrektorem. To była bzdura, to była nieuświadomiona niewiedza. Ja to przemyślałem i poddaję wam też pod przemyślenie. Ja uważam, że za 5 lat mogę coś zaplanować. Tylko nie to, co ja będę robił, tylko jakimi wartościami w życiu ja chcę się kierować. I jak ja wiem, jakimi wartościami chcę się kierować, to znaczy, czy ja wiem, że ja chcę być spójny sam ze sobą. Że ja w lustro będę sobie mógł spojrzeć i powiedzieć tak, że ja robię dobrze. I nie chodzi tylko, znaczy w biznesie właśnie na koniec dnia liczy się siano, ale chodzi o to, żeby do tego siana dojść moralnie. Znaczy o to mnie chodzi.
Dlatego ja te wartości wprowadziłem. Poddaję to wam własną decyzję. Ja na za 5 lat nie planuję, bo biznes się zmienia za szybko, ale ja wiem, jakimi wartościami chcę tam docierać. I to jest dla mnie values. I jak już mówimy o tych takich planowaniu i o tych wartościach, to chciałem wam opowiedzieć o StrengthFinderze. To jest coś, co też wywarło na mnie dosyć duży wpływ. Instytut Gallupa, o którym więcej pewnie opowiedziałaby wam moja małżonka, która jest HR Business Partnerem, zrobił takie badania na ogromnej populacji ludzi. To są miliony ludzi przebadanych. I teraz, ten instytut poszukiwał i badał ludzi i zrobił takie, jakby taką, do takiej konstatacji doszedł, że nie bo, że szkoła naucza nas nie do końca poprawnie. Jak jesteście dobrzy z matematyki, a słabi z polskiego, to w szkole wam powiedzą, musicie nadrobić polski. Musisz być dobry z tego polskiego, bo masz trójkę, a musisz mieć co najmniej czwórkę. I tracisz czas i energię palisz na to, żeby podciągnąć coś, w czym nie jesteś najlepszy. I jesteś średniakiem, a potem kończysz szkołę, idziesz do fabryki i odtwarzasz. A Instytut Gallupa mówi inaczej na podstawie badań. Znajdź swoje silne strony, naprawdę silne, i te wykorzystaj. I na podstawie ich badań doszło do tego, że człowiek, wykorzystując swoje silne strony, osiąga dużo większe rezultaty. I ja to potwierdzam na podstawie badań i obserwacji mojej małżonki. I to jest mój key lessons learned. Ja zidentyfikowałem swoje mocne strony. Ja wiem, w czym jestem dobry. I ja to robię. Ale zakładając spółkę z o.o., dobrałem sobie do zespołu osoby, które uzupełniają moje braki. I ja nie zamierzam się uczyć. Na przykład ja tej prezentacji nie przygotowałem. W większości to jest zasługa Rafała. Mam nadzieję, że Rafał będzie nas oglądał i to usłyszy, bo ja chciałem mu w ten sposób podziękować, że przygotował mi świetny szablon. Rafał jest świetny w prezentacjach, ja ich nie robię. On wie, na jaki temat ma je przygotować, on mi je robi, ja staję i mówię. Ja jestem lepszy w mówieniu, on w robieniu prezentacji. To się uzupełniamy. Ja nie jestem dobry w marketingu, ale dobieram ludzi, którzy są w tym dobrzy. Ja mam po prostu swoje silne strony i te utylizuję. I nie tracę czasu na to, czego i tak nie doszkolę do precyzyjnych takich i najlepszych standardów. A jak nie robię czegoś na maksa, nie robię wcale. I ten Strength Finder pozwolił mi poszukać moje kluczowe kompetencje. I te wykorzystuję. I to jest taka kluczowa lekcja. To kupicie książkę Strength Finder 2.0, tam jest na końcu taki kod i tam jest 170 pytań, czasami sprzeczne ze sobą, które naprawdę są przemyślane i pozwalają wam ocenić, kim jesteście. Czyli na przykład jestem egzekutorem i ja po prostu wykonuję. To znaczy, jak stawiam plan, to ja go zrealizuję. Choćby nie wiem co, ja wejdę na ten szczyt. No chyba, że zagraża to mojemu życiu, to wtedy jestem w stanie podjąć jakieś tam działania. Ale ja naprawdę dowożę projekty. I to jest coś, na co ja też chciałem zwrócić waszą uwagę, jak robicie. I to jest też taka moja kluczowa lekcja. Jak coś podejmujecie, to dostarczcie. Ja 5 lat temu miałem 100% klientów z polecenia. 100%. Ja współpracę, które zacząłem 5-6 lat temu, ciągnę do dzisiaj i dosprzedaję. Ja z tym koncernem, od którego wszystko się zaczęło, Technicolor, ja współpracuję do dzisiaj. W zeszłym tygodniu byłem z zarządem ze Stanów i z Anglii na kręglach. Tu oni są z Piaseczna, przyjechałem, super impreza. Bardzo fajni ludzie, ja się z nimi wszystkimi prawie zaprzyjaźniłem. Wspominałem o firmie Lentex, u prezesa, którego przywoływałem, byłem na urodzinach 50. Relacja jest do dzisiaj, ona jest fantastyczna. Ja dbam o to, żeby ci ludzie jakby zaufali. To znaczy, że jak coś obiecam, to dostarczam, nieważne co to jest. Jak nie mogę dostarczyć, to mówię o tym wprost. Jestem transparentny również wobec klienta. Tylko, że jeśli ja nie mogę, to nie mówię, nie zrobię. To ja szukam ludzi, którzy to dostarczą i biorę za to odpowiedzialność. Tylko pamiętajcie, z tego rezultatu nie będziecie, będziecie oceniani wy, a nie ludzie, którzy dostarczają. I ja biorę to na siebie. Jeśli nawet nie mogę czegoś, nie umiem czegoś dostarczyć, to ja otaczam się ludźmi, którzy to robią. I staram się tak robić. To jest taka też moja kluczowa lekcja. Tylko zawsze dostarczajcie. Pewnie znacie Walkiewicza, ale ja przytoczę taki cytat. On mi się bardzo podoba. Że pasja rodzi profesjonalizm. A profesjonalizm przekłada się na jakość. A jakość to jest luksus. I ja to trochę rozbuduję, ten cytat Walkiewicza, bo w dzisiejszym szybkim świecie, gdzie każdy chce sprzedać i szybko chce dojść do jakiegoś celu, zapomina się o jakości. I najczęściej jak ktoś przychodzi, to nie wiem, wyremontować dom, to robi jakiegoś bubla i mówi, że chce dużo siana. Ja mam ludzi, którzy przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną, zadaję, tam są pytania techniczne, on nic nie umie i chce 13 tysięcy na rękę.
Przecież on traci mój czas, ja w zasadzie jemu powinienem wystawić fakturę, że to ja mu dałem lekcję, bo na każde pytanie, które nie odpowiedział, mu dokładnie wytłumaczyłem, o co pytałem i co on powinien odpowiedzieć, i mu dawałem wykład. On powinien mi za to zapłacić, on zmarnotrawił mój czas i jeszcze jest bezczelny, bo chce tyle siana. Jak nie wiesz, to nie chciej siana. To podziękuj i zapowiedz, że kurczę, no nie do końca sprostałem tym oczekiwaniom. Chodzi o to, żeby ta pycha ludzka nie zgubiła was, nie? Trzeba, jak się umawiasz, dostarczaj i naprawdę rób tak, żebyś nie mógł się tego wstydzić, bo to polecenie jest niesamowicie istotne. Jak zrobicie dobrą robotę, tego doświadczyłem na sobie, pewnie też tego na co dzień dostarczacie, to może jest szansa, że ktoś was poleci, ale jak spieprzycie, to jest gwarancja, że ludzie będą na was narzekać wśród innych. I to jest najgorsze, a może i najlepsze, bo tą jakością jesteście się w stanie wybić. I ten wielki zapał i to zaparcie, które ja mam, to jest taka dla mnie kluczowa lekcja, żeby też stwierdzić, że wszystko dzieje się poza sceną. To znaczy, że jeśli ja biorę na siebie jakiś projekt i ta firma Summit coś dostarcza, to ludzie wiedzą, że to będzie dobrej jakości, ale nikt nie wie, ile godzin trzeba było przesiedzieć nad tematem. Ile razy musiałem wstać o 4 rano, jechać 400 km do klienta i być u niego cały dzień na konsultacji. I klient nie zapyta, czy jechałeś 5 godzin od 4 rano i czy jesteś zmęczony i czy robisz to trzeci dzień pod rząd. Nie? Tylko klient chce, żebyś był absolutnie dla niego, bo jesteś na dniówce, ona kosztuje ileś tam pieniędzy i musisz dostarczyć dobrą robotę. No dzisiaj to już są hotele, dzisiaj się wysyła pracowników, jest ich iluś, oni się tam dzielą, żeby każdy miał najwyżej jeden wyjazd w miesiącu, czy tam jeden w tygodniu, żeby można było rozłożyć pracę i żeby nie robić takiej pracy tytanicznej samemu. Ale ten backstage jest niesamowity. Dużo trzeba odrobić, żeby na końcu pokazać taki jeden rezultat dobry klientowi. I pamiętajcie, że właśnie brand będzie rozliczony. I to, co ja robię, to staram się nie robić one man show, czyli staram się nie robić działalności gospodarczej pod tytułem Wojtek Węcel. Ja od kilku lat promuję Brand Summit. Ja nie chcę być postrzegany jako heros mojej organizacji. Ja chcę zrobić taką organizację, żeby ludzie kojarzyli Brand Summit z jakością i dobrymi rozwiązaniami bazodanowymi. Bo jak ja z niej odejdę, to chcę, żeby ona szła dalej. A nie, żeby jak ja odejdę, żeby ta organizacja padła. I teraz ja sobie postawiłem za cel, bo znowuż muszę to skwantyfikować. Jeśli mówię o celu, to musimy to mierzyć. Ja sobie postawiłem za cel w zeszłym roku 2-tygodniowe wakacje bez laptopa. Ja wiecie, przez 3 lata miałem laptop zawsze przy sobie, jechałem na wesele, umówiłem się z żoną, słuchaj, o północy mamy tam do przepięcia jakiś system w firmie, bo tam akurat taka praca, nie? Jak jesteście adminem, wspieracie systemy bazodanowe i sklepy nie działają na przykład, to tylko wtedy, gdy organizacja jest zamknięta i nie pracuje, możecie coś działać. Więc o północy mieliśmy przepięcie. Żona tam, wiecie, w oczepinach, kaczuchy i te sprawy, a ja do samochodu laptop LTE. I wiecie, do północy nie piłem, bo musiałem się zalogować do systemu klienta, nie? Taka robota. I nikt tego nie widzi. Dzisiaj jest oczywiście inaczej, ale to zaangażowanie i to było ogromne. No i wiecie, no trzeba było dużo poświęcić. Dzisiaj jest inaczej, ale najważniejsze jest to, że klient tego nie dostrzega, tego zapału. Dzisiaj chciałbym, żeby wiecie, moim celem właśnie, bo mówiłem o tym celu, jest to, żeby przez 2 tygodnie nie dotykać laptopa. I to był cel na ubiegły rok i w tym roku pojechaliśmy z żoną na Sardynię i przez 9 dni, 2 godziny pracowałem. To była rozmowa telefoniczna. Sukces. Dowiozłem, nie? Tam jeszcze parę dni byłem bez lapka. I teraz mam kolejny cel, bo chcę pojechać na 8-tysięcznik znowuż i mam cel 2 miesiące bez lapa. Pojadę i na 2 miesiące zostawię swoją firmę. Czy ktoś myślał w taki sposób, żeby tak podejść do zarządzania operacyjnego? I to jest bomba, bo uniezależniasz firmę od siebie. Myślicie o tym. Jest taka książka Mit przedsiębiorczości. Jeśli nie czytaliście, to bardzo polecam. Ona uczy właśnie, jak ten biznes puścić bez was. To jest niesamowicie ważne. Jak jesteś konsultantem, to zarabiasz wtedy, kiedy pracujesz. Moją ideą jest, żeby firma zarabiała, a ja nie musiał pracować. Ja chcę być mentorem dla moich ludzi. Ja ich chcę zapalać, a oni niech się realizują. Ja chcę im pomóc realizować ich pasje, ich wyzwania. Ale niekoniecznie chcę za nich robić, nie? Taki mój cel. Ale ten backstage jest niesamowicie ważny. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć, jak do tego dojść. Widzieliście te piękne góry, nie? Nie można, czy piękne jest pojęciem względnym. Komuś się może podobać, komuś nie. Ale mówiłem, że przez 3 tygodnie trzeba wchodzić na taką górę. Trzeba się aklimatyzować.
człowiek nie zawsze jest piękny. Życie nie zawsze jest usłane różami. Nie zawsze jest kolorowo. Czasami trzeba wstawać o 4 rano, jechać do klienta. Czasami trzeba przez 2 tygodnie się aklimatyzować, trzeba się odmrozić, stracić kawał paznokcia, nie dotlenić mózg, przepraszam, zwymiotować albo coś takiego. No ja się akurat szybko aklimatyzuję i nie mam jakichś problemów wchodząc na duże wysokości, ale widzę, co się dzieje z ludźmi. Moja twarz tak napuchła, że małżonka po miesięcznym na przykład wyjeździe stojąc 20 metrów ode mnie nie mogła mnie poznać. Taki sport, nie? Już daruję wam, ale czasami tego nie widać, a czasami trzeba ponieść ogromne koszty, żeby dostarczyć dobre rozwiązanie, żeby dowieść jakiś projekt. I ja mogę mówić o tych bazach danych, ale chcę wam wskazać, że wszędzie jest tak samo. I w tych górach tak samo, z każdą pasją jest tak samo. Jak Jerzy Janowicz grał w tenisa, on sobie jeszcze nie radzi z emocjami, ale jak był pytany o jakieś tam porażki przez dziennikarza, on się wkurzał i mówił, jak śmiecie mnie pytać, nikt nie wie, ile pracuje. On oczywiście z emocjami ma problem, on jest świetnym takim zadatkiem na mistrza, on już w ogóle jest mistrzem, ale tą pracę trzeba odrobić. I czasami jak jest źle i pada, to niech nie myślcie, żeby rezygnować. Wy się zastanówcie, czegoście się nauczyli i spróbujcie sobie zdekomponować problem, żeby pójść dalej. I to jest taka moja kluczowa lekcja. Ilu z was ma startupy? Kilka osób. A ilu z nas was zna Lean Canvas? Wczoraj, o, świetnie, no to znacie to, co jest na slajdzie. Bardzo wam to polecam. To jest też moja kluczowa lekcja. Metodykę znacie, nie będę wam opowiadał, a jak ktoś nie zna, bardzo polecam, żeby doczytał. Lean Canvas. Klucz w tym jest moim zdaniem taki, kluczowa lekcja. Jak coś wprowadzam na rynek, to sonduję, czy rynek tego potrzebuje. No, oczywiście można powiedzieć, że Jobs wypuścił iPoda, czy tam iPhone'a i nikogo nie pytał o zdanie. Ale szczerze, ja uważam, że organiczny wzrost jest lepszy, bo my o wielkich sukcesach słyszymy, a nie słyszymy o porażkach, których jest niewspółmiernie więcej. Testujcie, czy to, co chcecie dostarczyć, siądzie, czyli tłumacząc, czy rynek to przyjmie. Jak ja wczoraj będąc w jury słucham gościa, no fajny pomysł, nie? Tam do restauracji chciał coś dostarczać. I pytam, w ilu restauracjach byłeś, żeby opowiedzieć o tym pomyśle. No mam taką koleżankę, co ma bar i powiedziała, że to jest fajne. To sorry stary, ale musisz jeszcze odwiedzić 100 innych restauracji i zapytać, zbadać, czy rynek tego potrzebuje. I proszę, nie bądźcie pyszni, bo pycha gubi. Jak ja coś dostarczam na rynek i mówię na przykład, że chcę coś dosprzedać klientowi, to ja mam dokładną wizję, jak to ma być zrobione. Wczoraj przyszła taka dziewczyna właśnie, będzie sprzedawać balony. W ogóle to taki mój biznes z dzieciństwa, który sobie wymyśliłem. Ona miała tak zdekomponowaną sprzedaż balonów i tak zbadany rynek, że powiem wam szczerze, że zatrudniłbym ją jako analityka do mnie w organizacji IT. Ona by się nauczyła robić w IT wszystko, tylko ta metodyka jej była bardzo dobra. Proszę, badajcie rynek, żebyście nie wtopili z biznesem, bo pamiętajcie, jako przedsiębiorcy zawsze on ją pocket, nie? Inwestujecie z własnej kieszeni. Jak miałem wtopę pracując w organizacji, a w koncernie i na przykład 100 tysięcy funtów mi źle wyszło, nie? Albo przekroczyłem budżet o tam bańkę, nie? Bańkę funtów. No to trudno, tam musiałem się pokajać, nie? No i tam, ale dowiozłem, bo zrobiłem jakąś oszczędność na 1 100 000, w następnym roku jeszcze byłem poklepany, nie? Bonus poklepu to taka standardowa nagroda w korporacji. Taki self-confidence. Natomiast właśnie taka kluczowa rzecz, jak jesteś inwestorem przedsiębiorczą, to jednak inwestujesz własne siano, więc badaj, czy to, co dostarczasz na rynek, się sprzeda. I to bardzo ważne. I już kończąc, żeby nie przedłużać i otworzyć ten panel dyskusyjny, kilka książek, które chciałem wam polecić. Ja nie będę wszystkich opowiadał, ale one wywarły na mnie jakiś tam wpływ. Mówiłem o micie przedsiębiorczości. Pewnie wszyscy mówili o bogatym, biednym ojcu. Cytowałem Jacka Walkiewicza z pełnej mocy możliwości. Jest na YouTubie. Bardzo polecam, to rekomendacja mojej małżonki i naprawdę świetnego HR Business Partnera Covey, 7 nawyków skutecznego działania, faktycznie rewelacja, ale też polecam, jak ktoś robi biznes taki, gdzie coś produkuje, książkę Goldratta Cel, doskonałość w produkcji, rewelacja, po prostu świetnie się to czyta, widziałem na korytarzu, że jest w bibliotece. I książki takie linowskie, które dla mnie są bardzo ważne, bo ja uważam, że doskonałość tkwi w prostocie, i wszystko bym chciał uprościć, do granic możliwości. Jestem człowiekiem prostym, ale nie prostakiem.
uważam, że getting writings done i creating a lean culture to są pozycje, które wam pomogą uprościć procesy w organizacji. Im prościej, tym lepiej, tym większa stabilność i tym większa skuteczność docierania do ludzi i mniejsze ryzyko, że popełnią błąd, wykonując proces. Bo pamiętajcie, jak już mówiłem, winny jest proces, nie człowiek. No blame culture. I chciałbym zakończyć takimi słowami. I know I was born and I know I will die. In the between is mine. To jest cytat z piosenki Pearl Jam. Ale to jest coś mojego, pod czym ja się absolutnie też podpisuję. Pewne są tylko dwie rzeczy. No, że się narodziłem, bo jestem, i że umrę. A wszystko pomiędzy to jest moje. I ode mnie zależy, jak będzie. I od was zależy, jakie będzie wasze życie. I to skłania mnie do ogromnej retrospektywy. Jak już mam mówić, czego się uczę z tego cytatu, to tego, żeby pytać codziennie siebie, czego się nauczyłem. A w piątki robię sobie 10 minut sam ze sobą. No może wariat jestem, a może nie. Idę pobiegać, albo coś tam robię i zastanawiam się, co mogę robić lepiej. Robię sobie retrospektywę z całego tygodnia. Najczęściej skupiam się na porażkach, ale staram się zmienić ten temat. Bo jak odnoszę sukces, to też muszę wyciągnąć z tego wnioski, to zdekomponować dlaczego. Co było kluczowym czynnikiem, że ja ten sukces osiągnąłem, żeby móc to powiedzieć. I to takie moje, ale może was gdzieś zainspiruje. Ja staram się co dnia być lepszy. I nie tylko w firmie, ale też dla żony, dla rodziny. Ja staram się być lepszy. I co tydzień robię sobie taką retrospektywę z tygodnia. I to u mnie działa. Nie wiem, czy u was będzie działało, ale sugeruję, żebyście przemyśleli w ogóle ten temat. Może jadąc do domu zastanowili się, co wam dał ten weekend, czegoście się nauczyli, co wykorzystacie. A potem zapisać to, zwymiarować, opisać w danych i faktach, i realizować. I co tydzień, czy z innym interwałem, rozliczać samego siebie, przed samym sobą. Bo przecież siebie nie możecie oszukiwać. Na zakończenie chciałbym zapytać, nie czy macie pytania, ale jakie macie pytania? Proszę. Dobrze, nie potrzebuję mikrofonu, dobra? Mówiłeś o tych retrospektywach z pracownikiem, tak. Że masz opcję zwolnić go, albo ewentualnie wytłumaczyć go. W jaki sposób do tego podejść? Ja wierzę w przykłady realne i o realnym przykładzie opowiem. Dobra? Ja mam taki biznes, gdzie utrzymuję dane klienta i one naprawdę mają dużą wartość. Nie? Tam te sklepy, banki i tak dalej. I teraz jest taka procedura, jest taka komenda, która coś aktualizuje w bazie. To jest update. Aktualizujesz w bazie rekord, to znaczy, że zmieniasz jakieś dane. I jak masz coś zmienić, to musisz to zmienić na przykład w bardzo specyficznym momencie. Na przykład wyobraźcie sobie, że macie dane z płacami waszych pracowników, nie? I macie tam Jana Kowalskiego zarabia 1000, Monikę Malinowską zarabia 2000. I teraz trzeba coś tam zmienić w tej bazie i na przykład macie 1000 pracowników, oni mają jakieś pensje i masz coś tam zmienić i nagle zamiast dla Moniki Malinowskiej zmieniłeś dla całej bazy. No przecież to jest fail jak nic. Możesz szybko odtworzyć z backupu i ukryć temat przed klientem, może się nie kapnie. Ale to nie moja metoda. Była taka naturalna sytuacja w trochę innej bazie, trochę poważniejszej niż płace. I wiecie co? Popełniliśmy taki błąd w organizacji. No zdarzyło się. Wiecie co zrobiliśmy? Natychmiast zadzwoniliśmy do klienta, osobiście dzwoniłem i przyznałem się, i to nie, że się chciałem tam na dole zatuszować. Zacząłem od swojego odpowiednika, od dyrektora zarządzającego. Dzwonię i mówię, słuchaj, popełniliśmy u was taki błąd. Ale nie, że rozkładam ręce, tylko słuchaj, jest takie rozwiązanie z naszej strony, my to natychmiast zabezpieczymy, za tyle i tyle czasu dostaniesz rozwiązanie. No bo słuchaj, pracownik popełnił błąd, ja nie będę ukrywał. Ja transparentnie powiedziałem, wiecie, taka mała dygresja, po tym całym fejlu przyszedł do mnie ten dyrektor i powiedział, mam większe zaufanie do ciebie niż do swoich pracowników. Bo ty się potrafiłeś przyznać, a oni nie. No i teraz nie jest problemem to, że bo błędy się zdarzają, tylko trzeba je umieć rozwiązać. I ja właśnie się mam za takiego problem solvera. Jak się pojawia problem, staram się go rozwiązać. I teraz ten pracownik popełnił błąd. I ja mogłem go zwolnić, przecież ja mogłem go obciążyć i wywalić z artykułu 52 kodeksu pracy, bo to był absolutnie bardzo poważny błąd i on naraził na wielką stratę klienta. Tylko, no i w ogóle pracodawcę, no bo mógłbym zapłacić karę.
Ale ja uważam, że każdy informatyk ma tak zwany złoty enter. Ja to tak nazywam, to jest moja nomenklatura. Czyli każdy zrobi jakiś błąd. To jest tylko kwestia czasu kiedy. Pytanie, czego się z tego nauczysz. Więc wziąłem tego pracownika i porozmawiałem z nim, dlaczego się tak stało. Jak myślisz, co zrobić, żeby ten błąd się nigdy więcej nie pojawił? Rozdrobniłem to na czynniki pierwsze. A potem wspólnie z tym pracownikiem opowiedzieliśmy o tym w zespole, żeby inni tego błędu nie popełnili. Ja tak to zrobiłem. Nie wiem, czy to odpowiada dokładnie na twoje pytanie, ale staram się to dokładnie rozdrobnić. Dajesz kilka takich szans, czy jeżeli drugi, wiesz, powiem tak, każdy popełnia błąd, więc tych błędów się tam trochę gromadzi, ale uwierz mi, ja na przykład 8 lat temu, ja miałem taką sytuację, nie wiem, 8-10 lat temu, że też pracowałem, to pamiętam konkretnie, to był system Unixowy i tam miałem coś zmienić na systemie produkcyjnym. Prosta zmiana, tam szybko chciałem zrobić, się pisze crontab-e, to jest edycja. A crontab-r, a e i r są obok siebie, to jest usuń. I z systemu produkcyjnego wyrzuciłem dane. No i też transparentnie zrobiliśmy odtwarzanie, przyznałem się i tak dalej. Wiecie, że ja do dzisiaj, jak piszę crontab, to się uśmiecham, a przed każdym enterem dwa razy się zastanowię. Ja już więcej tego błędu nie popełniłem. I też ten pracownik już nigdy więcej tego błędu nie popełnił. Natomiast inni popełnili, nie? No i teraz, wiesz, możesz zwolnić pracownika, ale on nie będzie popełniał błędu od innego pracodawcy. Jest taki obrazek, pewnieście słyszeli, a może nie, więc opowiem. Szef się zastanawia, kurczę, co zrobić, bo ja puszczę tego gościa na szkolenie, a on odejdzie. To może go nie puszczę na to szkolenie. A z drugim mu mówi, słuchaj, a co się stanie, jak ty go nie puścisz na to szkolenie i on zostanie? Nie? Czyli trzeba wierzyć w ludzi, trzeba w nich inwestować. Nie musisz po fejlu go zwalniać. Zastanów się, jak to przekuć na sukces. Generalnie, jak popełnisz błąd, to też staraj się to zdekomponować i to do wszystkich. Ja też do samego siebie to mówię. I staraj się wyciągnąć z tego jakąś naukę. No stało się. Teraz pytanie, co z tym dalej zrobić? OK? Jakie jeszcze macie pytania? Zostawimy pytanie, bo już jestem na przerwie. OK? Bo już jest po czasie i zaraz mam kolejny wykład. Dobra. Jak chcecie mieć jakieś pytania? To ja jestem tutaj. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.